Sprawdzamy dzisiaj, czy istnieją pary idealne. Idealny serial na koniec lata. Para idealna. zapraszam. proszę. Para idealna wzięła nas do zaskoczenia, prawda? Tak, tak, zdecydowanie. Chociaż wiedziałyśmy, że taki serial powstaje, bo stoi za nim mnóstwo dużych nazwisk. Ale jednak nie wiedzieliśmy do końca, kiedy to się wydarzy. I podobnie było dwa lata temu z pierwszym sezonem Białego Lotosu. On tak. też nas bardzo zaskoczył. Ale to nie są jedyne rzeczy, które łączą te dwa seriale. Eee, tak, to jest te, te serial para idealna. Eee, dzieje się w podobnym świecie, w świecie bogatych ludzi, którzy się zachowują bardzo niegrzecznie. Mhm. I jest to tak jakby, powiedzmy satyra. Tam jest taki, taka kwestia, oni są tak bogaci, że może im się upiec zamordowanie kogoś. Mhm. I dokładnie tak się dzieje w sensie nie upieka, nie upieka się. tak? tak. <noise> Nikomu nie uchodzi na sucho. Nikomu nie uchodzi na sucho, ale tak, jest morderstwo, jest kryminalna e, historia. Dzieje się akcja w N Nantucket, to jest Massachusetts, mhm. to jest taka wyspa dla bogaczy, jest dom, jest przed ślubem. Wszyscy są weseli, radości. Tak, a za piękną, idealną fasadą kryją się różne tajemnice, sekrety, e, zdrady i, i ten serial bardzo fajny, nie, manewruje między bohaterami i, mhm. e, i ciągle to odkrywać nowe jakieś brudne Propy, tak, i tajemnice. Tak, dokładnie jak cały czas. Bardzo się to miło ogląda. E, mimo jest to lekkie, jest to momentami zabawne, e, no i jest świetnie zagrane. Absolutnie się z Tobą zgadzam we wszystkim. I rzeczywiście, para idealna nie ma takich ambicji jak Biały Lotos, chociaż faktycznie ta, ten kontrast między bogatymi a biednymi jest tutaj zarysowany. Mm. No bo chodzi o to, że jeden z tych synów z bogatej rodziny bierze śrub mniej mniej zamożną dziewczyną, która rozsadza cały tak. ustalony porządek. Ale jak się przyjmie do wiadomości, że to nie jest wcale żadna pogłębiona krytyka mm -hmm. bogactwa, tylko że ta krytyka właściwie służy fabule, no to zostaje. Czysta zabawa, a tej tak. zabawy jest bardzo dużo, bo tak jak mówisz prawie w każdym odcinku, inny członek rodziny zostaje postawiony w, uh -huh. w stan oskarżenia. I, I to jest o tyle fajne, że właśnie dzięki temu tym bohaterom możemy się przyjrzeć z różnych stron. Prawda? Tak, Dostajemy tak, tak. nowe informacje i to jest ekstra. Mówiłaś o Białym Lotosie i ja też y, chcę wrzucić małe kłamstewka. Jest bardzo podobny klimat, też nadmorska y, miejscowość. I no też bogacze po, bo bogacze mieszkają nad morzem. Tak, no, na najwyraźniej jest tam miło. Y, I też oczywiście mamy tutaj Nicole Kidman, która jest główną bohaterką, gwiazdą. Mm -hmm. y, tak jak zresztą w no, i jakby w małych kwannstewkach jest jedną z bohaterek, ale tutaj jest ewidentnie jakby wokół niej się kręci. Ona jest matką pana młodego, pisarką, osobą, mm. która utrzymuje tę bogatą mm. rodzinę na, na wysokim standardzie. I też podobnie z fabuła skonstruowana, mam wrażenie, że też mamy w, przynajmniej w pierwszym odcinku taki motyw przesłuchania. To znaczy wiadomo, że ktoś ginie, nie tak, wiadomo tak. kto, jest przesłuchanie, policjanci przesłuchują i różne osoby opowiadają o no. różnych członkach rodziny, komentują jakieś tam wydarzenia. Dokładają kolejny ma... kafelek tak. do tej historii. Tak, tak to super. i to jest bardzo ciągające, to jest ciekawe, to jest lekkie. Główna bohaterka właśnie grana przez Nicole Kidman jest autorką książki, mm -hmm. książek, pisze książki. Takie letnie czytadła bym powiedziała. I świetnie na tym zarabia. I tak, świetnie na tym zarabia. I ja mam wrażenie, że ten serial właśnie jest czymś takim, mm -hmm. że jest po prostu takim wesołym, sprawnie nakręconym, dobrze zrealizowanym serialu Zagadka kto zabił? Tak, tak. Kto zabił? A co, co ciekawe właśnie, bo, na, bo jak się w, okazuje. Y Właśnie każdy miał dobry motyw. Tak. Każdy mógł zabić, więc nawet rozchodzi się nie o to, dlaczego ktoś zabił, mhm. tylko kto miał odwagę, żeby zabić. Tak, prawda? tak. I wtedy i jest bardzo jakby kolorowa grupa bohaterów, prawda? Mhm. No i ja po prostu uwielbiam patrzeć, jak ona gra. A tutaj właśnie znalazłam mnóstwo tak. miejsca na niuanse, tak. prawda? Niby tak. taka prosta postać, bo ona wygląda na początku jak żona ze Stepford, Ale tak. mi się okazuje, że nie do końca, że ona jednak, to ona tutaj rządzi, mhm. to ona tutaj wszystkich trzyma w garści i to ona też narzuca jakieś standardy tej rodzinie. No i też najciekawsze rzeczy się z nią dzieją tak. właśnie, prawda? No to ona przechodzi właściwie tą drogę mm -hmm. i bohatera naj, naj, najwyraźniej. No i Nicole Kidman po prostu patrzenie na nią, jak ona gra nadętą panią, mm -hmm. e, która właśnie jest trochę złośliwa, trochę trzyma wszystkich za Coś gardło. Coś tam skrywa. skrywa. Nie no, bez powodu taka jest. Każdy skrywa tajemnicę w tym serialu e, i to jest fajne, bo nawet nasza osoba za którą podążamy, czyli mhm. przyszła panna młoda, mhm. też jakby okazuje się, że nie jest do końca wszystko o niej wiadomo i też ma tajemnice i też coś ukrywa. Ta zabawa jest naprawdę fajnie go zegrana. Do ostatniej chwili właściwie, Więc tak, tak, rzeczywiście sześć odcinków, ale mm. nie da się oderwać. Ja właściwie obejrzałam ten serial mm. prawie za jednym posiedzeniem. Ja też w ogóle coś się takiego. nie zmęcza tak. Co prawda przeleciał przeze mnie, tak. ale to nic, bo zostawił nie. bardzo miły efekt, miłe wrażenie. Na tak, naprawdę tak. miałam tak. tyle radości, żeby to oglądać. Mm. To jest takie przyjemne pozwolić sobie raz na jakiś czas, Oczywiście. żeby ktoś cię powodził za nos, tak. żeby trochę grał na Twojej naiwności. A im mniejsza ambicja jakaś opowieść ma, mm. tym łatwiej ulec tej zabawie. Tak. Tak, prawda? To, to prawda, to prawda. Szczególnie, że naprawdę jeszcze że jeszcze wracam do tego aktorstwa. Tam mm -hmm. To jest naprawdę. Mamy... Mam tutaj wypisane tak. parę nazwisk, oczywiście, bo tam jest tak. Plejada Gwiazda, tak. jest Elif Schreiber, jest Dakota Fanning, tak. Izabela Gianni. Izabela Gianni, dawno nie widziana. Bardzo dawno nie widziana, Jack Raynor, ten z Sommer, tak, tak, <głos》>, którego tak. nie lubiłyśmy i dalej go nie lubimy. <głos》> tak, ale on gra tak uroczo, takiego nadętego bubka, mhm. jest po prostu. Jest pocieszny i trochę tak go nie lubisz, bo on jest właściwie tym bratem. Który jest taki najmniej fajny, mm -hmm. ale z drugiej strony jest coś w nim czego takiego jest jakiś taki no ten, ten właśnie głupota jego jest taka no fajnie się za tym podąża. Tak. Mm. No i znakiem jakości jest oczywiście nazwisko Susan Bier, tak. która jest duńską reżyserką, bardzo uznaną, mm. dużo nagród na swoim koncie. Nakręciła między innymi nocnego recepcjonistę, e, braci e, tę duńską wersję, bo no, to tak. był amerykański remake tak. z Jackiem Halem. Hallem tak, tak. i y, Boże, Natalie Portman ona I Natalie Portman, tak. Na tak. Portman. E, a ostatnio nie otwieraj oczu, Sandro Bullock i od nowa te, taki serial z Nicole Kidman i Hugh Grantem, tak, o którym też, też rozmawialiśmy. Tak, <laughs> tak, tak, tak. Pani, pani Susan Bier jest bardzo... Um, Dobrą rzemieślniczką ona naprawdę doprowadza, ten cały serial zamyka się, jest właśnie bardzo fajnie zainscenizowany, tam jest dużo jakichś takich zbliżeń, dużo jest ciekawych punktów kamery, ustawień, mhm. że, że, że tak jakby oglądamy, bo tam jest też ten myk, że, jest, że są przeskoki czasowe i że są retrospekcje mhm. i ma się wrażenie, że ogląda się to, a człowiek się nie gubi, więc to mhm. też jest bardzo dobry jakby storytelling tutaj. No, więc... Tak, i ona na sam koniec zaczyna tańczyć ze wszystkimi, ze wszystkimi uczestnikami. Tak. Bo w ogóle ten motyw tańca jest bardzo istotny. No nie? To jest bardzo pojemna metafora. Mi tak. tańczą, udają, przybierają pozy, tak? No, no, tak? To ma wszystko sens. Tak, ale z drugiej strony też jest chyba taką metaforą tego serialu, że to jest po prostu dobra zabawa. I dobra zabawa. No, więc jeżeli nie widzieliście, starałyśmy się nie spojlerować, nie, więc... nie powiedziałyśmy to zabrać. Tak, zabił. więc polecamy. I dziękujemy za uwagę. Piszcie w komentarzach, czy oglądali. I jak Wam się podobało. Do zobaczenia.